Teraz, kiedy wiesz już coraz więcej na temat dziedziczenia cech możesz zastanawiać się, w jaki sposób dziedziczona jest tak ważna właściwość organizmów żywych jak płeć. I to jest bardzo trafione pytanie, dlatego że jest całkiem sporo organizmów żywych, które płci w ogóle nie mają, rozmnażają się bezpłciowo. Jest także całkiem dużo tych, które są po prostu obojnakami i rozmnażają się odpowiednio w stosunku do tego, jaki inny organizm z tego samego gatunku akurat napotkają. U gadów dla przykładu płeć determinowana jest. Środowiskowo, to znaczy w zależności od temperatury. Kiedy rozwija się gadzi zarodek, to jeszcze właściwie nie wiadomo, czy kiedy się wykluje, to to będzie samiec czy samica. W przypadku wielu gatunków zależy to od temperatury, w której rozwija się jajo. W jednych temperaturach będą rozwijały się samce, a w innych samice. Natomiast w przypadku ssaków, w których jesteśmy przedstawicielami, Płeć determinowana jest genetycznie. No dobrze, powiesz to, jeżeli jest determinowana genetycznie, to pewnie jest jakiś taki jeden gen, który ma różne allele, i w zależności od tego, jaki mamy allel, to jesteśmy albo mężczyzną, albo kobietą. To nie do końca tak, ale to jest dobra intuicja. Jest. Cały zestaw takich genów, który decyduje o naszej płci, i te geny umieszczone są na chromosomach, które nazywamy chromosomami płci. Tutaj jest umieszczone zdjęcie ludzkiego kariotypu, akurat męskiego. Pamiętasz, że kariotyp zapiszemy sobie tutaj tę nazwę to jest zestaw wszystkich chromosomów, jakie posiadamy. Pamiętasz, że mamy 22 autosomy 22 autosomy czyli chromosomy, które nie determinują płci i. Chromosom płci. To znaczy każdy z nas ma po dwa, dlatego że mamy 23 pary chromosomów, prawda? Jeden od mamy i jeden od taty. Tak więc 22 spośród nich to są autosomy, a jeden to jest chromosom, który determinuje płeć. I te chromosomy, które determinują płeć, nazywane są chromosomami X i chromosomami Y. Na tym rysunku umieszczone są one tutaj. Jedno od razu rzuca się w oczy. Różnią się bardzo mocno między sobą rozmiarem. Ten większy to jest chromosom X, ten mniejszy to jest chromosom Y. Trzeba pamiętać, że w przeciwieństwie do wszystkich innych chromosomów, czyli autosomów, X i Y nie są w pełni homologiczne. Pamiętasz, może, że kiedy mówiliśmy o crossing over, to wspominałam Ci, że X i Y nie są w stanie wymienić się każdym dowolnym swoim fragmentem. To zresztą widać od razu, bo Y jest dużo, dużo mniejszy i nie zawiera bardzo wielu genów, które zawiera X. Wymieniają się tylko niektórymi swoimi regionami, i te regiony muszą oczywiście zawierać te same geny. Cała reszta po prostu się między sobą w crossing over nie wymienia. Te regiony, które są w stanie wymieniać się między X a Y, nazywamy Pseudoautosomalnymi. Pseudoautosomalnymi, bo to ma sugerować, że te fragmenty chromosomów X i Y zachowują się tak jak normalne autosomy i są właśnie w stanie wymieniać się między sobą w procesie cross crossing over swoimi fragmentami. Ważną sprawą jest, że. O płci zygoty, która powstanie z połączenia plemnika, czyli gamety męskiej, i komórki jajowej, czyli gamety żeńskiej, decyduje materiał genetyczny niesiony przez plemnik. Jest tak dlatego, że żeby być kobietą, trzeba mieć dwa chromosomy X. Dwa chromosomy X oznaczają, że taki osobnik będzie kobietą. Natomiast jeżeli ma się chromosom X i chromosom Y. To wtedy jest się mężczyzną. Co z tego wynika? Narysujemy sobie tutaj szybciutko taką szachownicę, paneta, trochę uproszczoną, bo pamiętasz, że szachownica paneta to była dla poszczególnych genów, ale my teraz sobie narysujemy dla całych chromosomów. Tutaj mamy kobietę, tutaj mamy mężczyznę. Kobieta, jak już wiesz, ma dwa chromosomy X, mężczyzna ma chromosom X i chromosom Y, tak więc kobieta może przekazać tylko jeden X, Albo drugi x, zresztą powymieniane między sobą fragmentami w procesie crossing over. Natomiast mężczyzna ma do przekazania albo x, albo y. Prosta jest z tego bardzo rzecz, że jeżeli kobieta, na, narysujemy jej chromosomy może na zielono, jeżeli kobieta jest w stanie przekazać tylko x, narysujemy to w każdym kwadraciku, no to ona nie jest w stanie zdecydować o tym, czy to będzie chłopak, czy dziewczynka, dlatego, że zawsze daje taki materiał genetyczny, który jest pewnego rodzaju podstawą. X jest, jak widzisz, determinujący obydwie płci. Trzeba mieć przynajmniej jednego x, żeby żyć. Tak więc od mamy zawsze mamy x, -a. natomiast od taty, zaznaczymy go na drugi kolor, możemy mieć albo x, tak jak będzie to tutaj, albo y, tak jak będzie to tutaj. Tak więc to właśnie materiał genetyczny mężczyzny zdecyduje o tym, czy dziecko będzie chłopcem, czy dziecko będzie dziewczynką. Jak widzisz, z tej prostej szachownicy wynika, że jest 50% takich przypadków, kiedy będziemy mieli dziewczynkę, a 50% przypadków, kiedy będziemy mieli chłopca. I pamiętaj, że to nie mówi nic absolutnie o tym, co się dzieje u konkretnej pary, u konkretnego mężczyzny i konkretnej kobiety. Ta proporcja 50 na 50 zaczyna obowiązywać dopiero w naprawdę dużej skali. Może się zdarzyć, że jakaś para ma pod rząd same dziewczynki albo samych chłopców i nie ma w tym nic niezwykłego, dlatego że tak naprawdę każde zapłodnienie to jest od nowa losowanie. 50% plemników męskich będzie niosło chromosom X, a 50% będzie niosło chromosom Y, i tak naprawdę nie wiadomo, który się trafi. Dopiero w dużej, dużej liczbie. Potomstwa w dużej liczbie ludzi w naszej populacji możemy powiedzieć, że ta proporcja jest 50 na 50, ale to nic nie mówi o konkretnych przypadkach. To, co teraz narysowaliśmy, wskazuje jednoznacznie, że to gameta męska będzie decydowała o tym, jaka będzie płeć potomstwa. To jest szczególnie interesujące w kontekście tego, że niektórzy rodzice są bardzo zdeterminowani, żeby posiadać męskiego potomka, chłopca. Słyszałeś może o przypadku. Króla Anglii, Henryka VIII, który bardzo, bardzo mocno chciał mieć swojego następcę, chłopca, który odziedziczyłby po nim tron i panowanie nad państwem. I tak się złożyło, że pierwsza jego żona nie była w stanie dać mu potomka męskiego. Wtedy zresztą było bardzo ciężko z rodzeniem dzieci i niewiele potomstwa tej jego pierwszej żony w ogóle przetrwało, mimo że urodziła piątkę czy szóstkę. W każdym razie chłopca. Nie urodziła i Henryk VIII był przekonany, że to jest oczywiście wina jego żony, w związku z czym postanowił się jej pozbyć. Po długich, długich staraniach koniec końców się z nią rozwiódł i wziął sobie następną żonę, która zresztą też nie była w stanie dać mu męskiego potomka i w tym przypadku był już tak sfrustrowany, że wydał swoją żonę na egzekucję i ściął jej głowę. Niemniej jednak widzisz, że to od mężczyzny zależy, jaka będzie płeć potomstwa. Henryk VIII zresztą koniec końców miał syna, który potem stał się królem Anglii. Ale jak widzisz, bardzo często, zwłaszcza w przeszłości, kiedy ludzie nie wiedzieli, jak to się odbywa, panowało takie przekonanie, że to kobieta jest winna temu, że nie może urodzić się syn. No, genetyka mówi nam bardzo wyraźnie, że o płci potomstwa jest w stanie zdecydować tylko gameta męska i myślę, że warto to pamiętać, ale podkreślę jeszcze raz, że jeżeli nie rodzą się chłopcy, czy w drugą stronę, jeżeli nie mogą się urodzić dziewczynki, jak ktoś bardzo chce dziewczynkę, to to w żadnej mierze nie jest absolutnie wina. Tego mężczyzny, który dzieci płodzi, dlatego że on po prostu świadomie nie ma na to absolutnie żadnego wpływu. No dobrze, teraz wiemy już w jaki sposób determinowana jest płeć, które gamety, czy żeńskie, czy męskie, odpowiadają za to, czy urodzi się dziewczynka, czy urodzi się chłopiec. Powstaje teraz pytanie, czy na chromosomach płci kodowane są tylko i wyłącznie geny, które odpowiadają za płeć? I to jest bardzo istotne pytanie. Otóż okazuje się, że jeżeli chodzi o chromosom X, to jest na nim naprawdę bardzo niewiele genów i bardzo, bardzo wiele z nich, choć nie wszystkie, są jednak związane z determinowaniem płci potomstwa. Na chromosomie Y mamy około 50 milionów par zasad. Zapisujemy to w taki sposób: 50 megapar zasad. I na tym, że chromosomie wśród tych 50 megapar zasad jest tylko około 80 genów, nawet niecałe 80 genów. W porównaniu z chromosomem Y, chromosom X jest ogromny, dlatego że zawiera 3 razy tyle par zasad, bo 150 milionów par zasad i jest na nim położonych aż 2000%, tak naprawdę nawet więcej niż 2000 genów. To jest prawie jedna dziesiąta wszystkich genów zawartych w naszym ludzkim genomie. Bardzo, bardzo dużo. O chromosomie Y myślano kiedyś w ogóle, że on jest pusty, dlatego że jest taki malutki i zawiera tak niewiele genów, że kiedyś panowało przekonanie, że w ogóle najprawdopodobniej nic tam nie ma oprócz tych genów, które determinują płeć. Teraz już wiadomo, że jednak coś tam jeszcze jest, ale w porównaniu z tym, co jest na X-ie. To naprawdę bardzo, bardzo niewiele. To, co jest istotne, to to, że na chromosomie Y znajdują się geny determinujące płeć męską. Wśród nich jest gen, który się nazywa SRY, i to jest gen, który powoduje, że zaczynają formować się jądra. Jest odpowiedzialny za rozwój gonadów męskich, może dlatego warto pamiętać jego nazwę. Ale wiemy już, że oprócz tych genów, które są związane z rozwojem i determinowaniem płci, mamy także, w szczególności na chromosomie X, bardzo dużo innych genów, które odpowiadają za inne ważne cechy organizmu, czyli produkują inne ważne białka, ale które za płeć nie odpowiadają. I w tym punkcie powiemy sobie, że to są właśnie geny, które są. Mówimy sprzężone z płcią. Jest bardzo dużo różnych chorób, o których wiadomo, że są sprzężone z płcią. Jak wiadomo, różne choroby czy dysfunkcje organizmu ludzkiego bada się w naukach o życiu bardzo intensywnie, i tak jest również w tym przypadku. Pamiętaj jednak, że po tej drugiej stronie, to znaczy oprócz tego, że jest tam gen, który może determinować chorobę na chromosomie X, to po drugiej stronie jest allel zdrowy, który warunkuje jakieś ważne białko, ważną cechę organizmu. Przyjrzyjmy się takim razie temu bliżej. Pierwszym rodzajem chorób, o których będziemy mówili, a tak jak mówię, z drugiej strony można pomyśleć, że są to cechy, dlatego że z chorobą mamy do czynienia wtedy, kiedy mamy jakiś uszkodzony allel, allel niosący mutację albo w jakiś inny sposób po prostu funkcjonujący nieprawidłowo. Tak więc mamy dwa rodzaje chorób sprzężonych z chromosomem X. Pierwsze to są takie, które są dziedziczone recesywnie. Pamiętasz już pewnie, że dziedziczenie recesywne polega na tym, że żeby objawiła się cecha, muszą się spotkać dwa recesywne allele, które zaznaczamy zawsze małymi literkami, na przykład tak. A jeżeli pojawiłby się allel dominujący i allel recesywny, to nie będzie tej cechy, o której mówimy, a tutaj ona jest. No i oczywiście w przypadku dwóch alleli dominującej też ta cecha recesywna, w tym przypadku niekorzystna się nie ujawni. Przykładami takich chorób, które są sprzężone z chromosomem X i są dziedziczone recesywnie, są na przykład hemofilia, czyli taka choroba, która polega na tym, że. Krew nie krzepnie w sposób prawidłowy. To jest w ogóle bardzo, bardzo poważna choroba, może doprowadzić do śmierci. Dlatego, że oprócz tego, że istnieją krwotoki wewnętrzne u ludzi, którzy mają hemofilię, to może się zdarzyć tak, że jeżeli taka osoba się skaleczy, to krwotoku nie będziemy w stanie zahamować. Także ślepota barw, w tym daltonizm, jest powodowana przez geny, które są sprzężone z chromosomem X, czyli po prostu na tym chromosomie X leżą. No to teraz zastanówmy się, jaki jest związek między płcią osoby, a tym, czy taka cecha, która jest sprzężona z chromosomem X, będzie się ujawniała w przypadku dziedziczenia recesywnego. Jeżeli mamy dziedziczenie recesywne, to już wiesz, że obydwie kopie genu muszą być allelem recesywnym, żeby się ujawnić. No to teraz załóżmy, że mamy kobietę, która ma Jeden x prawidłowy, a jeden x z indeksem H, czyli powiedzmy, że to jest x, który niesie allel hemofilii. W takim przypadku ta kobieta będzie zupełnie zdrowa, dlatego że jej recesywny allel, ten, który niesie hemofilię, nie będzie w stanie się ujawnić, ponieważ drugi X jest zupełnie w porządku i niesie allel zdrowy. Natomiast w zdecydowanie gorszej sytuacji są mężczyźni, dlatego że oni mają jednego Y i tylko jednego X. I jeżeli ten X będzie uszkodzony, to znaczy będzie na nim uszkodzony allel jakiegoś genu, w tym przypadku odpowiedzialnego za powstawanie hemofilii, to niestety taki mężczyzna będzie... Chory. Jak widzisz, kobiety mają pewien rodzaj czynnika chroniącego je przed tym, żeby ujawniały się u nich choroby sprzężone z chromosomem X, które są dziedziczone recesywnie. Bo żeby kobieta była chora na hemofilię, to musiałyby się u niej spotkać aż dwa x obydwa niosące ten recesywny allel, bo tylko w takim wypadku on będzie w stanie się ujawnić i wtedy taka kobieta byłaby chora. Częstość występowania w populacji tego allelu, który jest odpowiedzialny za hemofilię, to jest 1 do 7 tysięcy. Zobacz, to zresztą pokazuje bardzo fajną rzecz, że różne allele w populacji występują z różną częstością. To nie jest tak, że musi być pół na pół, połowa dominujących, a połowa recesywnych. I pamiętaj też, że zazwyczaj tych alleli jest dużo więcej niż dwa. W każdym razie ten konkretny, o którym mówimy, występuje tylko raz na 7 tysięcy przypadków. I to powoduje, że jeden mężczyzna na 7 tysięcy, mniej więcej może być chory na hemofilię dlatego że jemu jeżeli taki allel się trafi na jego chromosomie X no to już nic go nie uratuje bo on ma Y który w żaden sposób nie kompensuje tego uszkodzonego allelu na chromosomie X natomiast jeżeli się jest kobietą to prawdopodobieństwo tego że spotkają się ze sobą dwa uszkodzone chromosomy X w ten sam sposób jest dużo dużo mniejsze trzeba by te prawdopodobieństwa wystąpienia takiego allelu w populacji przez siebie pomnożyć, i otrzymujemy bardzo nikłą szansę, że faktycznie u kobiety. Spotkają się takie dwa chromosomy, które są uszkodzone. Zobacz, ta szansa to jest 1 do 49 milionów, czyli jest dużo, dużo mniejsza niż w przypadku mężczyzny. Co my z tego wnioskujemy? Jedną bardzo ważną rzecz, że choroby, które są dziedziczone recensywnie i sprzężone z X, występują dużo rzadziej u kobiet niż u mężczyzn. Mężczyźni mają tylko jeden chromosom X, więc jeżeli mają nieszczęście takie, że im się trafi uszkodzony, no to niestety Drugi chromosom X nie jest obecny, żeby to zrekompensować. Kobiety natomiast, które noszą jedną uszkodzoną kopię chromosomu X, nazywamy nosicielkami. Zapiszemy sobie nosicielka, dlatego że one mogą przekazać swojemu potomstwu. Właśnie taki uszkodzony chromosom X i chłopcy, którzy dostaliby taki chromosom, byliby chorzy na hemofilię. Może się również zdarzyć tak, że urodzi się dziewczynka i jeżeli ojciec tej dziewczynki był zdrowy, to ona znów będzie nosicielką, ale sama nie będzie chora, prawda, bo będzie miała tylko jedną uszkodzoną kopię. Ale jeżeli trafi się taki przypadek, że ojciec również miał hemofilię, no to wtedy ta dziewczynka będzie chora, ale to jest dużo, dużo mniej prawdopodobne. Tak więc mamy przypadki, kiedy kobiety. Są nosicielkami, a same nie chorują. Drugim rodzajem przykładów chorób sprzężonych z płcią są takie choroby, które dziedziczone są w sposób Dominujący. Przykładami takich chorób są na przykład zespół RETA, który jest zespołem ze spektrum zaburzeń autystycznych i wiąże się z poważnymi zaburzeniami funkcjonowania intelektualnego, ale nie tylko, także ruchowego. I na przykład zespół Alporta, to jest z kolei choroba nerek, bardzo poważna, dlatego że wiąże się z takim zaburzeniem, które nazywamy hematurią. Hematuria to jest taka sytuacja, kiedy w moczu pojawia się krew. Powiedzmy w takim razie. Czym różnią się takie choroby dziedziczone dominująco, które są sprzężone z X? No przede wszystkim tym, że wystarczy tylko jedna kopia, jeden uszkodzony allel, żeby taka choroba się pojawiła. I to jest powód, dla którego. Nie ma znaczenia, czy się jest mężczyzną, czy się jest kobietą, bo jeżeli wystarczy jedna kopia, to można mieć takiego samego pecha, mając jeden chromosom X, jak w takiej sytuacji, kiedy ma się dwa chromosomy X. W związku z tym, tak naprawdę to, czy pojawia się określone zaburzenie u mężczyzny lub kobiety, zależy głównie od tego, od kogo przekazany jest taki chromosom X, na którym znajduje się uszkodzenie. I w tym punkcie chciałam Ci powiedzieć jeszcze o jednej ważnej sprawie. Na przykład zespół reta wszystko wskazuje na to, że jest przekazywany z chromosomem od ojca. Co więcej, ojciec nie jest nosicielem. To znaczy, że taki tatuś nie ma na swoim chromosomie całe życie jakiegoś uszkodzenia, które przekazałby swojej córce, no bo wtedy sam to jest choroba dominująca. Miałby zespół reta. Okazuje się, że to jest choroba, która jest powodowana tak zwaną mutacją denowo, czyli nowo powstającą mutacją w komórkach, które są gametami męskimi. Więc mamy tutaj ciekawy przypadek, że obydwoje rodzice są właściwie zdrowi, ale powstaje jakaś zupełnie nowa mutacja, która powoduje zespół RETA i nie wiadomo jeszcze dlaczego, ale wszystko wskazuje na to, że to jest mutacja, która pojawia się właśnie w plemnikach. W przypadku zespołu Alporta Sytuacja jest inna dlatego że on jest dziedziczny w tym sensie że dziedziczy się po jednym albo po drugim rodzicu, ale no tutaj nie ma znaczenia czy ten X będzie odziedziczony po mamie czy będzie odziedziczony po tacie, bo jest to choroba dominująca i ona zawsze się ujawni. Zapiszmy to sobie w jakiś prosty sposób. Jeżeli allel dominujący jest zestawiony z dominującym, no to jasne jest, że będzie uszkodzenie. Ale także, jeżeli będzie zestawiony z drugim allelem recesywnym, który w tym przypadku jest zdrowym allelem, mówiąc kolokwialnie, to także ta cecha się ujawni. Takie cechy, które są chorobami sprzężonymi z X i są dominujące, występują znacznie rzadziej, a jest tak dlatego, że często osoby, które chorują w taki sposób, nie są po prostu w stanie się rozmnażać i nie możemy mieć do czynienia z sytuacją, kiedy ktoś jest nosicielem i wcale o tym nie wie, dlatego że każde wystąpienie takiego uszkodzonego dominującego allelu wiąże się po prostu z chorobą. A wracając do różnic międzypłciowych w zakresie chorób sprzężonych z chromosomem X, to tak naprawdę nawet w przypadku, kiedy choroba jest sprzężona z chromosomem X i jest dziedziczona dominująco, to kobiety są w trochę lepszej sytuacji. Na przykład w przypadku zespołu Alporta faktycznie jest tak, że choroba rozwija się u i u mężczyzn, i u kobiet z równym prawdopodobieństwem, ale ze względu na to, że kobiety mają drugiego X-a. To zazwyczaj u nich przebiega troszeczkę łagodniej. No dobrze, mam nadzieję, że po dzisiejszym filmie będziesz wiedział, w jaki sposób dziedziczona jest płeć, co to znaczy, że niektóre cechy czy niektóre choroby sprzężone są z chromosomami płciowymi i jaka jest różnica między tymi, które dziedziczone są dominująco, a tymi, które dziedziczone są recesywnie. Do usłyszenia następnym razem.